Ahoj, przygodo. Jest 15 maja 2022 roku. Ciąg dalszy o uliku weselnym. W piątek, czyli to będzie 13 maja, pojawiły się jajeczka, czyli matka skutecznie zaplemniona. Prawdopodobnie będzie dla Izy. Pozdrawiam z tego miejsca. Zajrzymy za chwilę, żeby sprawdzić, jak tam ona się miewa. No to otwieramy ulika. I patrzymy tutaj na tej rameczce małopszu. Tutaj też mało pszczół, o mateczkę już widać, to wystawimy to. A tu mamy matkę, o. Chodzi, nieco jej odwłok urósł. W piątek pojawiły się pierwsze jajeczka, czyli 2, może 3 dni, bo 3 dni po oblocie godowym. A na oblot wylatywała przynajmniej 2 razy, bo 2 razy zauważyłem. Myślę, że było to 2 razy. A w drugim uliku niestety matka prawdopodobnie posłużyła za pokarm dla ptaków, bo po oblocie nie wróciła. Co się zdarza? Także tutaj jest sukces. Wracając do ulika, powiem jak to zrobiłem, że matka już jest. Otóż warszawskie poszerzane ule u mnie są bardzo duże objętościowo. Zrobiłem to w ten sposób, że przegrodziłem ul na pół na jakiś tydzień i pojawiły się mateczniki. Poczekałem chwilę. Wybrałem najlepsze i powklejałem mateczniki do ulików weselnych. Ul z powrotem połączyłem, bez mateczników już i nie ma żadnej obawy, że się pszczoły będą gryzły, czy coś, jakieś inne perypetie, bo to jest ta sama rodzina, gdzie połówka została na krótką chwilę osierocona. Później wróciło wszystko do normy. Tych mateczników wyszły w ulikach matki, które poleciały na oblot, no jedna nie wróciła. Kiedyś dawniej to ja przekładałem larwy, bawiłem się, to były początek lat 80. Miałem takich ulików weselnych ze 40 i woziłem na trutowisko. Obecnie to jest tylko jako hobby i przyjemność. Wiedza pozostała, zamiłowanie również. No i to by było na tyle. A teraz pokażę kwiat tego drzewa, o którym wspominałem wcześniej. To jest takie coś. To jest na razie sam kwiat. Później pokażę całe drzewo. To jest Dawidia chińska. Potocznie zwane drzewo chusteczkowe. To taka ciekawostka. I takie wiszą na drzewie. A tak wygląda drzewo. Bardziej z bliska.